szerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Znad oceanów do mnie wołasz, gdzie każdy krok niepewny jest. Ty jesteś tam, gdzie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czwarty dzień pielgrzymowania. Najdłuższy, gdy chodzi o trud, który trzeba podjąć. Ale może nie od tego będziemy zaczynać. Do tego wrócimy pod koniec. Dzień, który rozpoczyna się osobliwym takim bonusem dla pielgrzymów, bo to jest tak, w czwartym dniu pielgrzymowania pielgrzymi wstają jeszcze w nocy, wychodzą przed wschodem słońca i uczestniczą we mszy świętej porannej wraz ze wschodem słońca, to jest przy parafii Kotuszów przy kościele. Dzień, który angażuje pielgrzymów po trzech dniach wędrówki jako już takich doświadczonych. Doświadczonych, gdy chodzi o trud, ale także i o charakter pielgrzymowania. Merytorycznie ten dzień, tak jak cała pielgrzymka, koncentruje się wokół pięknego daru Bożego Miłosierdzia. Tenże dar dzisiaj, w czwartym dniu pielgrzymowania, jest ujęty w tym pięknym opisie ewangelicznym spotkania Chrystusa z niewiastą, którą przyprowadzono po wykonanie wyroku według prawa mojżeszowego. Spotkanie to przerodziło się w osobliwe słowa skierowane zarówno tych, którzy ją przyprowadzili, a także i słowa skierowane, słowa wyzwalające, nowe życie w tej niewieście skierowane do tej, która może drżała przed wykonaniem wyroku, której może pozostało kilka godzin życia. Miłosierdzie Boże jest to piękny dar, który zmienia zasadniczo sytuację człowieka, albo na bardzo dobrą, albo na wyśmienitą, albo czasem w dużej mierze całkowicie zmieniającą dotychczasowy status życiowy. Pod warunkiem, że człowiek w pełni stanie przed Bogiem miłosiernym. Dzień ten dzisiejszy od strony, jak wspomniałem, logistycznej, czyli takiej wysiłkowej, jest trudnym. Chyba to najtrudniejszy dzień
by dokonywać takiej klasyfikacji, to czwarty dzień najtrudniejszy, potem piąty, potem drugi. Tak by wyglądało podium wędrowania. Czasem może niektórym się wydawać, że pielgrzymi są wypoczęci, radośni, bo śpiewają, ale oni po trzech dniach wędrówki już mają blisko 100 km w nogach, no a czwartym dołożą prawie 40. Tenże dzień rozpoczynamy, jak wspomniałem, mszą świętą o brzasku czy o wschodzie słońca, a potem w czasie wielu, 7 etapów godzinnych, 1,5 godzinnych jest czas na wszystko. Na refleksję przy stacjach Drogi Krzyżowej, na modlitwę różańcową i to nawet, tak jak na przykład w naszej grupie, w wielu językach, na koronkę do Bożego Miłosierdzia i stosowne intencje modlitewne złączone z uczestnictwem pielgrzymów w tym pięknym nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia. Także i zazwyczaj pod koniec dnia nowenna, czyli to, co pątnicy napiszą na karteczkach, a w zasadzie napiszą swoim życiem czy swoim doświadczeniem, polecając wędrującym, by wzięli i do swego serca i zanieśli przez pośrednictwo Matki Bożej do Boga te intencje. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz. Prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy. Moja wiara się umocni w Twej obecności, Boże. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Po wczorajszym dniu, takim trochę pochmurnym i szarym i z niewielkimi opadami, dzień rozpoczynał się piękną ilością gwiazd na niebie, a potem pięknym słońcem, które dawało dużo radości, tej zewnętrznej w świecie, a także i uczestnictwo w Eucharystii wylało tyle radości w serca pątników. Zbliżamy się już do połowy naszego wędrowania, to będzie w dniu dzisiejszym, ale o tym to zapewne w stosownym czasie przekażemy. Dzisiaj także weszliśmy przy parafii Kotuszów na szlak jakubowy. Ta stylizowana muszelka umieszczona czy na frontonie kościoła, czy na słupie telegraficznym przypomina wędrującym, że tą drogą można dojść, oczywiście najpierw to do Krakowa, ale można dojść także do Santiago de Compostela, przemierzając i przez Polskę, i przez Niemcy, i Francję, i Hiszpanię ten szlak, tę trasę. Wiemy, że Santiago de Compostela to światowe sanktuarium czci i kultu świętego Jakuba Apostoła. Ono w Polsce, zwłaszcza trasy, pielgrzymki stają się coraz liczniejsze. Ta siatka pielgrzymowania pielgrzymów, czcicieli świętego Jakuba staje się coraz bardziej liczniejsza. Ten dzień dzisiejszy to tak jak każdy dzień pielgrzymowania, modlitwy różnorodne. Jak mówią już pątnicy, którzy pierwszy raz wędrują, te modlitwy nas nie męczą. Wydawało nam się, bo nie mieliśmy takiego głębokiego przekonania do pielgrzymki, mówiły dzisiaj na przykład pątniczki, ale kiedy wydawało nam się wtedy, że na tej pielgrzymce będzie za dużo czasu, że będziemy się nudzili, bo nie będzie komputerów, nie będzie internetu, nie będzie takiej ilości czasowej w korzystaniu z telefonu komórkowego, a mimo teraz są zaskoczone, że brakuje czasu, aby nieraz wszystkie zaplanowane modlitwy zrealizować. Jest to doświadczenie zwłaszcza tych, którzy na co dzień są wierzącymi, praktykującymi, ale doświadczają bogactwa
możliwości rozmowy z Panem Bogiem. Pamiętamy także i o tych, którzy nas prosili o modlitwę każdego dnia, zwłaszcza u początku tego dnia w porannych modlitwach polecamy ludzi chorych, cierpiących, dźwigających swój krzyż czy ten ciężar losowych doświadczeń. Modlitwa jest konkretnym wsparciem, nieraz niezastąpionym w sprawach także i tych, którym po ludzku nazywamy, że są beznadziejne. Wiele jest intencji modlitewnych w naszej codziennej nowennie, praktycznie po wyczerpaniu ludzkich możliwości, na przykład choroba nieuleczalna, na przykład odejście od Boga, czy nauk, który całkowicie zapanował nad domownikiem, czy nad kimś z rodziny. I pontyfice są przekonani, czynią to z wiarą, że modlitwa wspólnotowa ma wielką moc. I dlatego ta modlitwa, rozbrzmiewając, czy słowem mówionym, czy słowem śpiewanym, mamy taką nadzieję, dociera wprost do nieba. Piękny dzień, który kończy się tuż pod Jędrzejowem, kilkanaście kilometrów, a grupa błogosławionego Wincentego w tym dniu w okolicach Jędrzejowa ma zawsze swój odpust pielgrzymkowy i już się cieszy, że będzie go jutro przeżywała. Dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy wszystkich i pamiętamy o Was w modlitwie. Szczęść Wam Boże. Dziewczyny, jak się pielgrzymuje? Pielgrzymuje się bardzo dobrze. Jest naprawdę wspaniała atmosfera, super. A bąbelki? Są, ale już poprzebijane, mniej boli. Bardzo dobrze mi się idzie. Cieszę się, że wybrałam się na pielgrzymkę. To jest moja pierwsza pielgrzymka. Bo pomimo bólu idziemy dzielnie dalej. A ma siostra jakieś intencje szczególne? No, intencje zawsze są o zdanie matury, zdrowie dla całej rodziny. No i w intencjach znajomych, za wszystkich ludzi, którzy nas przyjmują do siebie, za gospodarzy, na noclegi. No i takie, które każdy nosi w swoim sercu, takie osobiste. Ta siostra się jeszcze nie wyspała. Siostro, powiesz mi, jak się pielgrzymuje? Bardzo dobrze, jak na razie. Nogi trochę bolą. Nogi bolą, ale fryzury piękne. Tak, jakoś trzeba było upoły, są, zbliżają się. To mama robi te fryzury? Tak, sama nie potrafię. Mama pomaga troszkę. A jak się mamie idzie? Nie narzekam, czwarty raz z kolei, ale dziękuję Bogu za to, co jest i mówię, oby tak dalej, oby do końca. A macie jakieś szczególne intencje? Tak, mam okrągłe urodziny w tym roku i tak sobie obiecałam właśnie, że z okazji swoich urodzin, jeżeli tylko zdrowie pozwoli i nogi pozwolą dojść, to chciałabym właśnie powędrować do Matki Boskiej i prosić o dalsze łaski. Siostro, możemy się dowiedzieć, jak się siostrze idzie? A super, pięknie. Naprawdę jest piękna pogoda i tak naprawdę fajnie jest. W tamtym roku byłam też w Ostrej Bramie, także no, fajnie jest. Siostrzyczko, który raz idziesz w pielgrzymce? Pierwszy. Pierwszy, tak? I jak ci się idzie? Dobrze. Dobrze? Tak. Idziesz z kimś bliskim, z tatusiem, z mamą? I z wujkiem. Z tatą i z wujkiem, tak? I pomagają ci troszkę? Tak, pomagają. Tak? Tak. Tutaj tatuś widzę karmi. Tak. Dobrze. A czy masz jakieś szczególne intencje? Żeby iść do Jasnej Góry z Szczęśliwia? Raczej dobrze się idzie. W tym roku może łatwiej, a może jakieś otarcia drobne. A tak to jest dobrze. Siostro, jak się pielgrzymuje? Bardzo dobrze się pielgrzymuje. Bardzo mi się podoba. A noclegi? No, noclegi też, niczego sobie. Jakieś nowe znajomości? No tak, w tym roku dużo nowych osób poznałam. Bąbelki są, ale idzie się, wydaje mi się, w tym roku lepiej niż w tamtym. Jest o wiele chłodniej i panuje chyba troszeczkę lepsza atmosfera, bo jesteśmy mniej zmęczeni.
się bawi, tak się bawi, Michael! Tak się bawią ludzie, wtedy kiedy Michał gra. Tak się bawią ludzie, kiedy się uśmiecha. A grupa Michała jest wspaniała i zawsze uśmiechnięta. A rura, rura daje czadu na każdym etapie, dlatego ją każdy pamięta. To idzie na żywo, tak. Jutro w kijach zapraszamy na kulinarne pielgrzymki Makłowicza. Rano w kijach robimy lecznicę! Obok się Michała. Możecie się dołączyć wszyscy.